Działo się to bardzo, bardzo dawno temu. W pewnej wsi mieszkała wdowa Onufrowa. Krawiec Onufry, co osierocił rodzinę, pozostawił po sobie dwóch synów, Janka i Franka. Ciężko pracowała biedna wdowa, by wyżywić dwóch tęgich wisusów. Tu coś uszyła, tam spruła, ówdzie namotała i w ten sposób ledwo wiązała koniec z końcem. To też, kiedy starszy Janek trochę wydoroślał, rzekła mu, ocierając łzy rąbkiem fartucha. Nie sposób nam tak dłużej żyć, w chałupie głód i ziąb. Więc Janku, w świat co rychlej idź, boś rosły niby dąb. A gdy zdobędziesz fach i groszy choćby pięć, do domu zaraz pędź, bo czekam ciebie w zach. W tobołku masz razowy chleb, byś smacznie w drodze jadł. Weź sobie jeszcze parę rzep i idź, syneczku, w świat. A gdy zdobędziesz fach i groszy choćby pięć, do domu zaraz pędź, bo czekam ciebie w łzach. Wracaj zdrów, Janku. Bądź spokojna, mamo. Karmiłaś mnie rzepą i kaszą, więc jestem zdrów jak rzepa i nie dam sobie pluć w kaszę. Do widzenia, braciszku. Pilnuj się, Janku. Idę przed siebie, czas się nie dłuży, choć jestem w drodze już tyle dni. Świat jest ciekawy i taki duży, że nawet większy od naszej wsi. Dokąd teraz iść? W prawo czy w lewo? Muszę się zastanowić, żeby nie popełnić błędu. Ten pies wyraźnie pokazuje, żebym poszedł w lewo. Naprzód polnymi kroczę drogami, myję się w rzece, pod niebem śpię. Może robotę ktoś wreszcie da mi? Jakiś dom widać, zapytam się. Hej, jest tam kto? Panienko! A ktoś ty taki? Idę w świat, szukając pracy, nazywam się Janek. A możeś ty rozbójnik? Jaki tam rozbójnik, panienko? W domu bieda aż piszczy, więc matula kazali, żebym... Hanko! Hanka! O, z kim tam gadasz? Co on za jeden? Dzień dobry panu, szukam roboty. Roboty? A do stolarstwa się nadasz? No pewnie, że tak. Najmocniejszy ze mnie parobek w całej wsi. Myślisz, Hanka, że się nada? Nada się, tato! I tak Janek dostał się na naukę do stolarza. Pracował za dwóch, albo i za trzech. Silny był jak tur. Słowem wywiązywał się ze swych obowiązków ku wielkiemu zadowoleniu majstra. Niebo mi zesłało tego parobka. Pracowity jest, grzeczny i pojętny, a jaką ma krzepę. No i widać, że mojej Haneczce ogromnie przypadł do gustu. Patrz, jakie jabłko, całe czerwoniutkie. Aha. Szkoda, że rośnie na samym szczycie jabłoni. Zaraz ci zerwę, Hanko. Uważaj. Łap. Och, jakiś ty zręczny. Patrz, jaki kwiat.
żółto-niebieski. Szkoda, że rośnie po tamtej stronie rzeki. Zaraz ci zerwę. Ale ja sama bym chciała go zerwać. To cię przeniosę. O, tak. Och, jakiś ty silny. Hanko. Co, Janku? Czy gdybym... No co gdybyś? A, nic. To przecież niemożliwe. Och, dlaczego niemożliwe? No bo ty... Bo ja... Mówże po ludzku. Kiedy się wstydzę. Nie wstydź się. Wiesz przecież, jak cię lubię. Lubisz mnie? O rany. W takim razie już powiem. Kiedy skończy się moje terminowanie, muszę wrócić do domu, do matuli. No pewnie, że musisz. Postawię nową chałupę, bo stara się już wali. Zarobię trochę grosza i wtedy... To znaczy, chciałbym wiedzieć, czy... Czy co? Czy wtedy ty... Tak, Janku. Skąd wiesz, o co chciałem cię zapytać? Wiem. Będę na ciebie czekała, mój Janku, będę czekała na ciebie. Jak ciemną nocką się czeka poranku, gdy słonko wstanie na niebie. Będę się śpieszył do ciebie, Haneczko, wrócę niedługo do ciebie. To takie pewne jak to, że słoneczko po nocy wstanie na niebie. Rozstanie, rozstanie, trwać będzie kilka mgnień. Po nocy nastanie dzień, dzień, dzień. Pokochałem ciebie, mój chłopcze, jak rodzonego syna. Musisz teraz iść do swoich, ale wiem, że wrócisz. Wrócę. Bo jakże byś mógł nie wrócić, skoro tu moja Haneczka. Ale po co się frasować? Pożegnamy cię, mój Janku, królewską ucztą. Widzisz ten stoliczek? Widzę. Posłuchaj, co teraz powiem. Słucham. Stoliczku, nakryj się. O Jezu, co za cudeńka. Mięsiwa, wina, jakieś torty? Jak żyję, nie widziałem takich wspaniałości. Panie majster, ja chyba śnię. Nie śnisz, Janku. Posłuchaj, dostałem ten stoliczek w prezencie od pewnego potężnego czarownika, ale nie korzystałem z niego, bo i po co? Wolę nasze skromne wiejskie jadło. Ale dziś, z okazji zaręczyn mojej córeczki, przyszła pora na prawdziwą ucztę. Częstujcie się na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Postanowiliśmy z Hanką podarować ci ten stoliczek, żebyś na mnie wychudł. Weź go sobie, zajadaj i nie zapomnij o nas. A tu masz jeszcze trochę grosza na drogę. Wracaj szybko, Janku. Pożegnał się pięknie Janek, ucałował swoją Haneczkę i majstra, po czym ruszył do domu. Nie musiał brać na drogę zapasów, bo kiedy wędrując poczuł głód, mówił po prostu... Stoliczku, nakryj się! I stoliczek nakrywał się natychmiast w czarodziejski sposób, a smakołyków, co się na nim pojawiały, nie sposób wyliczyć. Spożywszy wykwintną wieczerzę, Janek układał się do snu na sianie lub leśnym runie. Pewnego razu obudził go śpiew wesołej kompanii. Hej ho, hej ho, do karczmy by się szło. Stworzyłoby się cosik, na przykład piekosik. Do tego kartofelki, dwa z pianą kufelki. Czy wzgardziłby tym kto? Czy wzgardziłby tym kto? Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, do karczmy by się szło. Obsiadłoby się stoły w kompanii wesołej. Pożartowałoby się przy napełnionej misie. Czy wzgardziłby tym kto? Czy wzgardziłby tym kto?
chłopcze, co tu robisz? Nic nie robię, śpię. A coś ty za jeden? Stolarz. A my wszyscy rzemieślnicy. Szkoda czasu na spanie. Chodź z nami, chłopcze. Najesz się i prześpisz pod dachem. Poszedł więc Janek z rozbawioną gromadą. A u progu karczmy przywitał ich gospodarz. Chytry człowiek, co bez przerwy zacierał rączki. Witajcie, majstrowie. Czym chata bogata, tym rada. Witaj, karczmarzu. Bigos, ziemniaki i piwo dla wszystkich. Kiedy talerze były już puste, a żołądki wcale jeszcze niepełne, ustawił Janek pośrodku izby swój stoliczek i powiedział: dziękuję wam za poczęstunek, przyjaciele. Bądźcie teraz wy moimi gośćmi. Pan też, panie karczmarzu. Stoliczku, nakryj się. Ojej, co to? Sen czy jawa? Indyki. Szaszłyki, kraby, rybki i pasztety, i suflety, ananasy, ach, frykasy. Jak sporządzić dań tych wykaz, tego chyba nie wie nikt. I tu frykas, daj nam Boże taki wikt. Nie opłaci się obgryzać tych kosteczek, mówię wam. Palce lizać, mniam, 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 mniam. Z tych półmisków nic nie znika, jeszcze więcej jest niż wprzód. Czarodziejska moc stolika, ten niezwykły sprawia cud. Nie opłaci się obgryzać tych kosteczek, mówię wam. Palce lizać, mniam, 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 niech żyje, niech żyje. A kiedy wszyscy najedzeni zasnęli kamiennym snem, karczmarz pomyślał sobie, zacierając rączki: gdybym to ja miał taki stolik, ile pieniędzy mógłbym zarobić. I nagle przypomniał sobie, że ma gdzieś na strychu wśród rupieci zupełnie podobny mebelek. Zniósł go więc na dół, odkurzył i skradając się krok za krokiem, wszedł na palcach do izby, gdzie spali rzemieślnicy. Nikt się nie obudził i karczmarz bez trudu podrzucił Jankowi swój bezwartościowy grat w miejsce czarodziejskiego stoliczka. Nic dziwnego, że się cieszył, bo miał powód do radości. Pozostawmy go więc w wyśmienitym humorze i przenieśmy się choćby na krótko do chałupy Onufrowej. Kiedy minęło wiele miesięcy, a Janka wciąż nie było widać, rzekła biedna wdowa do młodszego syna: posłuchaj, synku, nie sposób nam tak dłużej żyć. W chałupie głód i ziąb, więc franków świat czym prędzej idź, boś rosły niby dąb. A gdy zdobędziesz fach i groszy choćby pięć, do domu zaraz pędź, bo czekam ciebie w zach. Poszedł więc Franek jak przedtem jego brat, a kiedy stanął na rozstaju dróg, pomyślał sobie: dokąd mam teraz pójść? W prawo czy w lewo? Ten pies pokazuje, żebym poszedł w prawo, więc pójdę. Naprzód polnymi kroczę drogami, myję się w rzece, pod niebem śpię. Może robotę ktoś wreszcie da mi, jakiś dom widać, zapytam się. Dom należał do tokarza, bardzo przyzwoitego człowieka, który przyjął Franka do terminu. A że sprawował się chłopak wzorowo, zyskał sobie sympatię majstra i majstrowej. Nie mówiąc już o tym, że jednej z córek tokarza, Małgosi, bynajmniej nie był obojętny. –
Ale wy z pewnością chcielibyście wiedzieć, co się dalej działo z Jankiem. Ano cóż, zapłacił za nocleg i powędrował do rodzinnej wioski. Był tak najedzony, że nie korzystał ze stoliczka. Wkrótce ujrzał swoją chałupę, która wydała mu się jeszcze starsza i nędzniejsza niż dawniej. Matka stała przy kuchni, ważąc ubogą strawę. Matulu! Janek! Mój syneczku, jesteś! Jesteś nareszcie! Jestem, mamo! Oh, już myślałam, że cię nigdy nie zobaczę. Pokaż no się! Wypiękniałeś! Zmężniałeś! A gdzie Franuś? Poszedł w świat, tak jak ty. Nie mogłam sobie poradzić, zestarzałam się. Siadaj, Janeczku, zjedz kaszy. Tam kaszy, zapomnij o niej, mamo. Widzisz ten stoliczek? No widzę, no stoliczek jak stoliczek. A właśnie, że nieprawda. Zaraz coś zobaczysz, mamo. Stoliczku, nakryj się. Stoliczku, nakryj się. Stoliczku, nakryj się. Ale stoliczek ani myślał się nakrywać. Okropnie głupio zrobiło się Jankowi, że stolik stracił swoją czarodziejską moc właśnie w takiej chwili. Ale nic, zaciął zęby, zjadł talerz kaszy i nazajutrz rano zabrał się do roboty. A że był z niego stolarz nie lada, nie tylko zarobił na chleb dla siebie i matki, ale w mig postawił nową chałupę, kupił krowę i szkapę. I byłby zupełnie szczęśliwy, gdyby nie brzmiał mu w uszach głos ukochanej Hanki. Będę na ciebie czekała, mój Janku, będę czekała na ciebie. Jak ciemną nocką się czeka poranku, gdy słonko wstanie na niebie. Jak mam wrócić do ciebie, Haneczko? Jak ci powiedzieć, że stoliczek stracił swoją moc? Gotowiście pomyśleć ty i twój ojciec, że ktoś odebrał mi stolik i podsunął w jego miejsce jakiś grat. Zaraz, zaraz, a może... Jak sporządzić dań tych wykaz, tego chyba nie wie nikt. I tu frykas, i tu frykas, daj nam Boże taki wikt. To on, to na pewno on. Muszę wrócić do karczmy i odebrać mu czarodziejski stolik. Ale jak to zrobić? Chwileczkę, niech się zastanowię. Podmienić? Nie. Gdybym przyjechał ze stolikiem, wzbudziłoby to nieufność karczmarza. Lepiej, żeby mnie w ogóle nie poznał, a dalej zobaczymy. Matulu! Zamykam warsztat i jadę. Nic się nie martw. Za tydzień będę z powrotem. Dosiadł Janek konia i niezwłocznie ruszył w drogę. Zanim dojedzie, zajmijmy się znów przez chwilę Frankiem. Kiedy wyuczył się rzemiosła i wybierał się do domu, rzekł mu tokarz. Pokochałem ciebie, mój chłopcze, jak rodzonego syna. Musisz teraz iść do swoich, ale wiem, że wrócisz. Wrócę. No bo jakżebyś mógł nie wrócić, skoro moja Malgośka... No ale po co się frasować, po co? Masz tu pieniądze, które zarobiłeś solidną pracą. A ponadto postanowiliśmy podarować ci te oto kije. Kije? Są to kije samobije, które dostałem w prezencie od pewnego potężnego czarownika. Jeśli ktoś wyrządzi ci krzywdę, zawolaj tylko: bijcie kije samobije. Ale dlaczego mówi pan szeptem, panie majster? Bo gdybym powiedział to głośno, kije natychmiast rzuciliby się do ataku i zloili skórę tobie, mój Franku. Ojej, a co ja mam zrobić, żeby te kije przestały grzmocić? Wystarczy zawolać: dość już kije samobije. Coś takiego. Podziękował pięknie Franek za podarunek, pożegnał się z majstrem, majstrową i ich córkami, a najczulej oczywiście z Małgośką, po czym nie zwlekając ruszył w drogę.
po kilku dniach wędrówki, kiedy kiszki grały mu marsza, postanowił posilić się w przydrożnej karczmie. Wchodząc do środka, ujrzał zbliżającego się jeźdźca, którym był... Janek! Franek, jak tyś wyrósł, braciszku! Oj, z ciebie już całkiem dorosły chłop, braciszku! Nie, bo mi cię zsyła, mój Franku! I bracia rzucili się sobie w objęcia, a potem w pobliskim zagajniku opowiedzieli sobie wszystko o stolarzu, o tokarzu, o Hance i Małgośce, o czarodziejskim stoliczku i o nie mniej czarodziejskich kijach samobijach. Muszę odzyskać mój stoliczek, rozumiesz? Tak. To sprawa honoru. Bez niego nie pokażę się na oczy majstrowi ani Haneczce. Nie traf się, Janku. Karczmasz na pewno cię nie pozna. Zamówimy najwspanialsze dania, a potem... I bracia z ważnymi minami weszli do karczmy i rozsiedli się przy największym stole. Hej, karczmarzu! Jest tam kto? Już idę, idę. Dacie nam coś do jedzenia i do wypicia? No. A co panowie sobie życzą? Jest Bigosik z kartofelkami. A Bigosik może sobie karczmarzu zjeść sam. My mamy apetyt na... indyki, szaszłyki, schaby, kraby, rybki, grzybki, pasztety, suflety, ananasy i wszelkie, jakie tylko są, frykas. I wina, najlepsze francuskie wina. Cena nie gra roli. A tylko, że tego wszystkiego nie dostaniemy w takiej oberży. Prawda, karczmarzu? Dostaniecie jeszcze większe pyszności. A na pewno trzeba będzie czekać godzinami. Najwyżej 2 minuty. Ja przyniosę tylko stoliczek. Wszystko idzie jak z płatka. Nie poznał cię, to grunt. Popatrzcie na ten stolik. Niby nic nadzwyczajnego, prawda? No, zwyczajny stolik. Zwyczajny? Stoliczku, nakryj się! Nie wierzę własnym oczom. To jakieś czary. A pewnie, że czary. Pan życzył sobie indyka? Proszę, tu są boróweczki, a dla pana szaszłyczek. Znakomite. Czy mogę poprosić ją o grzybki? Bardzo proszę. A może rybkę? Teraz kawałeczek schabu. O, co za delicję. I pasztet. Ależ ten stolik to prawdziwy skarb. Nie boi się pan trzymać go w domu? Nie, wcale się nie boję. Zaraz zrozumiecie dlaczego. Zbój! Zbój! Nim podejdziesz do stoliczka na zbyt blisko, radzę ci, złodzieju, stój! Bowiem rzuci się na ciebie straszne psisko, które słusznie zwie się zbój. To doprawdy jednej krótkiej chwili kwestia. I cię pożre, brytan mój, ta okropna, nieznająca lęku bestia, która słusznie zwie się zbój, zwie się zbój! Może suflecik? Nie, dziękuję. A pan? Nie, ja także już jestem najedzony. A czy on tego nie ugryzie? O, proszę się nie lękać. Jest łagodny jak baran. Baran. O, no chyba, żeby ktoś połasił się na moją własność. Spój, do nogi. Rzeczywiście, może pan spać spokojnie? Ach, żebym to ja miał takiego stróża dla mojego skarbu. Skarbu? Tak, w tym worku mam coś nie mniej cennego jak pański stolik. No. I wciąż się lękam, żeby mnie nie okradziono. Czy mogę wiedzieć, co to za skarb? Nie, niestety. Jesteśmy obaj związani tajemnicą. Tak, tak. Powiem panu tylko tyle, że ten przedmiot wart jest 100 razy więcej niż pańska karczma, łącznie ze stoliczkiem i 2 zbójami. 100 razy. Dlaczego 2? Przecież zbój jest 1. A, no prawda, 1. No, no. To w takim razie więcej niż karczma łącznie ze zbójem i z panem. Tak. Co by pomyślał, no. Pora spać. Oczy mi się kleją. Łóżeczka przygotowane dla wielmożnych panów. Proszę za mną. Tak. Karczmarz zacierał już swoim zwyczajem rączki, spoglądając ukradkiem na worek Franka.
potem życzył dobrej nocy i poszedł do siebie. Bracia nawet nie myśleli o spaniu. Worek ulokowali koło okna, tak żeby padało nań światło księżyca. Minęła godzina, dwie, trzy. Przyjdzie, na pewno diabeł mu z oczu patrzy. I wreszcie rozległy się kroki. Skrzypnęły schody, ktoś poruszył klamką, cichutko otworzył drzwi, po czym wszedł na palcach do izby. I nagle... Bijcie, kije samobije! Oj, oj, oj! Co to jest? Ratunku! Zbój! Zbój! Zlitujcie się, przebaczcie! A zwrócisz stolicę? Wszystko zwrócę, tylko nie chcę kije! Dość już, kije samobije! O Boże! Idź z nim, Franek, i zabierz kije ze sobą, aha, żeby nie próbował jakichś sztuczek. Zbliżamy się już do końca naszej bajki. Wszystko skończyło się jak najlepiej. Janek ożenił się z Hanką, a Franek z Małgosią. W nowej chałupie wdowy Onufrowej odbyły się jednocześnie aż trzy weseliska. Dlaczego trzy, a nie dwa? Zapytacie. Ano dlatego, że stolarz, od lat będąc wdowcem, oświadczył się o rękę Onufrowej i został przyjęty. Było więc radości co niemiara. Goście jedli, aż im się uszy trzęsły, a jedzenia nie brakło za sprawą stoliczka. Rżnęła kapela, tańczono do upadłego, a Onufrowa podśpiewywała sobie tak... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, mąż to majster, jak się patrzy, każdy syn jak malowanie, a synowy jak te łanie. Ej ha, ej ha, aż się kręci w głowie. Ej ha, ej ha, niech ten mazut ma. Bułeczko, bułeczko, zaświeciło nam słoneczko, smutków już nie będzie więcej, niech nam żyją nowożeńcy. Hej,